Cześć! Witam Was dzisiaj na warsztatach organizowanych przez Dom Kultury w Kętach w ramach projektu Waga Dźwięku i Koloru – Przedmioty nieważne, całkiem na poważnie. W ramach dzisiejszych zajęć pokażę Wam, jak wykonać taki cudny lampion, który został zrobiony ze słoika, ale też możecie zrobić w domu taki fantastyczny domek w kształcie grzyba, jednak jest on wykonany na bazie butelki. Aby wykonać lampion ze słoika, potrzebujecie następujących materiałów. Folia aluminiowa, glinka samoutwardzalna, patyczki lub narzędzia do rzeźbienia, pędzel i farby oraz elementy do dekoracji. Zaczynamy naszą pracę. Potrzebna będzie nam najpierw folia aluminiowa. Taki kawałek wystarczy, żeby obkleić nasz słoik. Zwróćcie uwagę, że folii nie zmiatam bardzo mocno, ponieważ będę robić to dopiero po nałożeniu jej na górę. Delikatnie palcami formuję kształt, jaki będzie miał dach mojego lampionu. W tym momencie możecie folię przykleić klejem, ale możecie ten etap również pominąć. Jeżeli mamy już obklejony słoik folią aluminiową, możemy przystąpić do rzeźbienia przy pomocy glinki samoutwardzalnej. Taką glinkę możecie z łatwością dostać w każdym sklepie dla plastyków i hobbystów. Glinka jest bardzo wdzięczna w pracy, ponieważ jest miękka, więc nie musicie się męczyć z jej rozdrabianiem. Łatwo wysycha i daje się malować na mokro, co zresztą zrobimy. Ale twardziocha. Odmierzajcie sobie małe kawałki glinki i formujcie z nich płaskie placuszki. Pamiętajcie, żeby nie były zbyt grube, ponieważ materiału może zabraknąć, a tego nie chcemy. Jeżeli mamy już uformowany placek, zaczynamy od obklejania dołu naszego słoika. Jeżeli mamy już obklejony cały dół naszego słoika, to teraz przechodzimy do góry. Na górze będzie dach naszego lampionu, więc robimy go w bardzo podobny sposób, jak tworzyliśmy dół. Tak samo. Urywamy kawałeczek, robimy placek i przyklejamy do tekturki. Pamiętajcie, żeby nie spieszyć się, a robić dokładnie. Całość musi być bardzo dobrze pokryta glinką. Moi drodzy, jeżeli mamy już obklejone całą górę naszego daszku, to jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Pod wpływem naszych palców powstały na nim różne wgłębienia, które będziemy musieli uzupełnić masą, tak żeby nasz dach był gładki, ponieważ jeszcze będziemy go rzeźbić. Podobna historia dzieje się tutaj. Wasze słoiki mogą się odkręcać, więc musicie uważać, żeby nie zalepić tego obszaru, natomiast musimy schować tą tekturę, która tutaj wystaje.
celu wygładzenia dokładniejszego naszego dachu możecie użyć specjalnych narzędzi, które znajdziecie w sklepach dla plastyków, ale też możecie posłużyć się tym, co macie w domu. Może to być nożyk do masła, patyczek, ale mogą też to być równie dobrze Wasze palce. Jeżeli zakończyliście już obklejanie Waszego dachu, spróbujcie teraz uzyskać na nim bardzo ciekawą fakturę przy użyciu patyczka albo narzędzi do rzeźbienia. Możecie zrobić to na dwa sposoby. Po pierwsze, rzeźbiąc glinkę, w ten sposób uzyskacie efekt dachówek i pokrywacie tak cały dach, albo wykorzystując zwykły patyczek, rysujecie kreski, które dadzą efekt strzechy na dachu. Ok, jak widzicie, mój dach w całości jest już pokryty strzechą, więc teraz spokojnie mogę go odłożyć na bok i zająć się resztą lampionu. Teraz wykańczanie lampionu zaczniemy sobie od wyznaczenia obszaru na okna i drzwi. Pamiętajcie, że to przez okna będzie widać światełko, które będzie się znajdowało w środku. Bierzemy malutki kawałek glinki, formujemy z niej wężyk. Z wężyka robimy koło. To sobie to okrąg. I przyklejamy do słoika. Tego obszaru już nie będziemy pokrywać glinką, ponieważ tu będzie światełko. Możecie zrobić dowolną ilość okien. Wydaje mi się, że u mnie 3 wystarczą, ponieważ muszę mieć jeszcze miejsce na drzwi. Ale ile macie materiału, ile Wam zostało glinki, tyle możecie wykorzystać. Kiedy mamy już przyklejone okna, zajmiemy się resztą naszej gliny. Dzielimy ją sobie na dwie części, większą i mniejszą. Mniejszą odkładamy na bok, ponieważ z tego zrobimy nasze drzwi, a większą możemy w całości wykorzystać na obklejenie reszty lampionu. W momencie obklejania słoika glinką uważajcie, żeby nie zakleić go do końca, ponieważ tutaj będziemy zakręcać nasz dach, więc ta część musi pozostać goła. A teraz zabieramy się do tworzenia drzwi.
pozostałą część glinki, która Wam została, musicie na pewno troszeczkę pourabiać, bo pewnie zdążyła już troszkę wyschnąć, ale to nic nie szkodzi. Drzwi zrobimy w ten sposób. Robimy wielką kulę. Następnie formujemy z niej wałek i ten wałek spłaszczamy, ale nie za bardzo, żeby nie wyszedł naleśnik. Musi pozostać na tyle gruby, żeby faktycznie wyglądał jak drzwi. Wybieramy miejsce, w którym chcemy te nasze drzwi przykleić. Wydaje mi się, że tutaj będzie ok. I uwaga, teraz pokażę, jak sprawić, by ten placek faktycznie zamienił się w drzwi. Przy pomocy patyczka delikatnie zaznaczamy sobie kreski, które utworzą nam fakturę drewna. W ten sposób nasze drzwi będą wyglądały, jakby faktycznie ktoś się zbudował z drewna. Nie musi to być wiele kresek, wystarczy tylko kilka. I już gotowe. Na sam koniec naszej pracy będzie nam potrzebna woda, ponieważ naszymi palcami będziemy nadawać słoikowi bardziej gładką fakturę niż jest ona teraz. Koniuszek palca zanurzamy w wodzie i delikatnymi ruchami przecieramy po całej powierzchni ściany. Kiedy mamy już wygładzone całą powierzchnię naszego słoika, przyszedł czas na dopasowanie dachu. Tutaj jest sprawdzian, czy dobrze słuchaliście moich instrukcji, czy udało Wam się ocalić tą część przed zaklejeniem, ponieważ inaczej Wasz dach się nie zakręci. Jeżeli mamy już wszystko gotowe, możemy zacząć najprzyjemniejszą część naszej pracy, czyli ozdabianie. W celu pomalowania naszego lampionu będą nam potrzebne farby. Popatrzcie, ja tutaj wybrałam tylko 4 kolory. Tu jest biały, jeżeli go nie widać. I naprawdę to w zupełności wystarczy. Dodatkowo przydadzą się pędzelki i trochę wody. Zaczynamy od malowania. Zanim zaczniemy malowanie naszego lampionu, zwróćcie uwagę, aby dolna część pozostała niepomalowana. Tak samo będziemy postępowali z dachem. Malujemy go tylko do połowy. Przechodzimy teraz do ostatniego etapu naszej pracy, którym jest ozdabianie. W celu nadania bardziej świątecznego klimatu naszemu lampionowi wykorzystam te białe kamienie i sproszkowane szkło. Jeżeli macie w domu inne przedmioty, które możecie wykorzystać do ozdoby, śmiało możecie to zrobić. Na sam początek użyję kleju, w moim przypadku jest to Magic, i białej farby. Klej zmieszam z farbą
żeby nadać mu strukturę i żeby moje ozdoby chciały się przykleić. Na sam koniec zostało nam przyklejenie klamki. Wykorzystam do tego kamyczek. I mój domek jest gotowy. Jeżeli chcecie i macie ochotę wykorzystać swoją wyobraźnię, możecie użyć każdego materiału, jaki znajdziecie w domu i uznacie, że akurat będzie Wam pasował. Może to być coś, co znajdziecie w swoim ogródku. Na przykład kawałek mchu, patyczek, albo szyszka pomalowana na biało. Moi drodzy, to już koniec naszych warsztatów. Bardzo dziękuję Wam za udział. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z efektów, jakie otrzymaliście. Zachęcam Was do samodzielnej pracy i rozwijania własnej wyobraźni, bo to jest skarbem, którego nikt Wam nie odbierze.